Siemanko, witam serdecznie. Michał z tej strony. Odezwał się ostatnio do mnie protokół Holograph. Holograph jest to omnichain NFT protokół, który pozwala na przenoszenie NFT-ków między sieciami EVM, niedługo również Solana, pozwala integrować NFT-ki za jednym kliknięciem. Więc możemy sobie przetestować tą aplikację, ponieważ mają testnet beta. Z tego, co się orientowałem, pytałem, no fajnie by było, żeby nas jeszcze wynagrodzili jakimiś tokenami może albo czymś, ale nagrody jeszcze nie są przewidziane. Co nie znaczy, że ich nie będzie. No i tutaj mamy aplikację, wejdźmy sobie tylko szybko na dokumentację. No i co tutaj mamy zrobić? Mamy tutaj zbiór kraników na różnych sieciach, które będą nam potrzebne. Łączymy się tym portfelem oczywiście, mobile, desktop, nieważne. Creating a collection, więc musimy zrobić sobie kolekcję. Tak jest. Creating a NFT, więc później do tej kolekcji możemy sobie domintować NFT-ka jeszcze. I potem właśnie zmieniamy sieć. Możemy wymintować sobie tą samą kolekcję na innej sieci. Tutaj Selecting Source Network, później wybieramy NFT-ka i tutaj BIM, czyli łączymy te dwa NFT-ki ze sobą. Reported files, JPG. No możemy sobie to przeklikać, więc nie przeciągając, zapraszam oczywiście na intro! Wkleję wam ten link w opisie, żebyście mogli sobie skorzystać z tych wszystkich kraników. Najlepszy jest chyba ten, tylko że tutaj trzeba się zweryfikować na Twitterze. Ale on zrzuca wam Ethereum, Wrapped Ethereum, DAI i jakieś NFT-ki na 8 różnych sieci. Także tego polecam. No i co? I teraz wbijamy tutaj na tą aplikację. Łączymy się z naszym MetaMaskiem i sprawdzimy, co tutaj możemy nabroić. Connect. Please switch to supported network. Dobra, jesteśmy. Teraz mintujemy sobie naszą kolekcję. Tutaj musimy wszystko wypełnić. Royalties. Sobie ustawimy 10%, powiedzmy. Save. New NFT. Wymintujemy sobie Rainbow Chart. Tak jest, tutaj zaznaczamy. Save. Dobra, mamy. Wymintujmy jeszcze jednego, powiedzmy takiego. Trzeba wypełnić wszystkie pola, zanim będziecie mogli je wymintować. Dobra, mamy już 3 NFT-ki i teraz jeśli wejdziemy sobie w niego, tutaj damy bridge. Nie. Zmieńmy teraz sieć. Najpierw musimy wymintować tą kolekcję 3M, a później będziemy mogli przenieść sobie te NFT-ki. Dobra, mamy to. Start. OK. Confirm. Mint successful. OK. Teraz jak chcemy bridge. No jest. I powiedzmy, żebyśmy chcieli to teraz przenieść na Fuji, czyli na Avaxa. BIM. Mam nadzieję, że tu mamy jakiegoś Avaxa na opłatę fee transakcyjnego, bo chyba Avaxa kraniku nie widziałem. Dobra, mamy Beaming. Więc po stworzeniu jednej kolekcji później wymintowało mi 3 te same kolekcje na 3 różnych sieciach i po 3 NFT-ki w tej kolekcji, na każdej sieci. Teraz wejdźmy sobie na przykład na Polygon i możemy sobie wymintować tego na przykład. Czyli jednak nie wszystkie, tylko tego, którego przenosiłem, czyli tego Bitcoin Charta. I teraz mogę tego Dragona przenieść. Mint success. Dobra, mamy to i teraz to też na Maticu będzie. Mint successful, dobra. Więc wejdźmy sobie teraz na to Fuji. I sprawdźmy, czy tam one również też już są. Czy jest tylko ten jeden. Jest tylko Rainbow Chart. A jak wejdziemy sobie tak. I teraz damy Bridge. Select.
Jak zmienię na Mumbai tutaj, no to mam dragona i mam tego ptaka. Więc potrzebuję jeszcze mój rainbow chart. Fuji. I tutaj, teraz. Pyk. Next. I walimy go na Mumbai. Bim. Opłacamy transakcję w Avaxie. Beaming. Dobra, tutaj jeszcze to trwa. Ale widać, że aplikacja śmiga, nie wyskakują tutaj żadne błędy, także możecie sobie to przeklikać, a ja będę molestował jeszcze dalej team, żeby nam tu rzucił jakimś tokenem. Może nie wiadomo, czy oni w ogóle będą robić token. Możecie zostawić tutaj follow na ich Twitterze. I to by było na tyle w tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę. Zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, yo!